W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało branżę hodowców norek i lobbystów w polskim Sejmie. I spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy paradoksalnie w tym nowym świecie bez lobbystów, na przykład hodowcom norek, nie jest dużo łatwiej lobbować we własnym interesie. Zapraszam. Witam Was w kolejnym odcinku Klubu Tygodnika na kanale Klubu Jagiellońskiego. Co tydzień staramy się komentować bieżące wydarzenia w polityce krajowej i międzynarodowej, ale osadzać je w trochę szerszym kontekście niż robią to na co dzień media głównego nurtu. I tak też będzie dzisiaj. Porozmawiamy dzisiaj o najgorętszym sporze ostatnich dni, tygodni, a być może nawet lat, czyli o sporze wokół ustawy zwanej Piątką dla Zwierząt, która faktycznie likwiduje w Polsce branżę hodowców norek. Ale tutaj na początek bardzo ważne zastrzeżenie. Ja się w tym filmie nie zamierzam opowiadać po żadnej ze stron. Nie poznacie mojej opinii na temat ustawy tak ważnej dla Jarosława Kaczyńskiego, bo szczerze mówiąc nie do końca mam jednoznaczne zdanie w tej sprawie. No, natomiast zapomniałem to, że ja nie mówię o tym, jaka jest moja opinia na temat tej ustawy i kto ma rację, Ziobro czy Kaczyński, futrzarze czy antyfutrzarze. To nie znaczy, że nie jestem ciekawy waszej opinii. Dajcie znać w komentarzach, kto waszym zdaniem miał rację w tym sporze i kto jest tutaj ważniejszy, kto jest bliższy waszemu sercu, czy bardziej płaczecie z powodu losu norek, czy spłaczecie z powodu losu hodowców norek. Tak jak w wielu naszych filmach, chciałem tę dyskusję osadzić w nieco szerszym, systemowym kontekście tego, jak w Polsce powstaje prawo, jakie mamy przepisy i jakie padają często nie do końca precyzyjne zarzuty w polskiej debacie publicznej. Natomiast mam nadzieję, że również dla tych osób, które akurat sprawą branży futerkowej mocno się emocjonują, będzie to odcinek ciekawy i dowiecie się paru ciekawych rzeczy, które pozwolą Wam lepiej wyrobić sobie zdanie w tym konkretnym sporze. Już teraz zachęcam Was do komentowania, do subskrybowania naszego kanału, a jeżeli chcielibyście wejść w głębsze dyskusje, również do dołączenia do naszej facebookowej grupy. Link oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu. Dlaczego rozmawiamy na temat tej ustawy? No bo okazało się, że to właśnie los zwierząt futerkowych być może położy się cieniem na historii Zjednoczonej Prawicy. Doszło do rzeczy w polskim Sejmie właściwie niespotykanej. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości i koalicjanci Jarosława Kaczyńskiego wypowiedzieli mu posłuszeństwo. Mamy do czynienia z poważnym kryzysem politycznym. Być może, kiedy Wy już będziecie oglądali ten film, okaże się, że mamy już do czynienia z kryzysem rządowym. My nagrywamy w poniedziałek i cały czas czekamy na wieści dotyczące tego, czy Solidarna Polska i Zbigniew Ziobro zostają po tym głosowaniu w koalicji rządowej, czy nie. Natomiast przede wszystkim chciałem opowiedzieć dzisiaj o zarzutach dotyczących rzekomego lobbingu w tej sprawie i spojrzeć na te zarzuty z perspektywy przepisów, które w Polsce obowiązują. Jak wiecie, pewnie, ale dla tych osób, które nie są zorientowane, krótkie przypomnienie. W zeszłym tygodniu odbyło się to ważne głosowanie. Ostatecznie Piątka dla Zwierząt przeszła przez Sejm, głosowała za Piątką dla Zwierząt większość polityków Prawa i Sprawiedliwości, głosowała Koalicja Obywatelska i głosowała Lewica. Przeciwko była bardzo wyraziście Konfederacja, Polskie Stronnictwo Ludowe i część koalicjantów, czyli Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry zagłosowała przeciw, Porozumienie Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu i dodatkowo prawie 20 posłów Prawa i Sprawiedliwości również zagłosowało wbrew woli szefa swojej partii. W tym gronie znaleźli się m.in. w chwili, gdy nagrywamy te słowa, jeszcze minister rolnictwa w rządzie Mateusza Morawieckiego, Jan Krzysztof Ardanowski, były już minister środowiska w rządach PiSu Henryk Kowalczyk i szereg innych posłów. Można zrozumieć, dlaczego przeciwko tej regulacji było Polskie Stronnictwo Ludowe, no bo po prostu ważna jest dla nich branża rolnicza. Można zrozumieć, dlaczego przeciwko była Konfederacja, bo konsekwentnie stoi przeciwko próbom ograniczania wolności gospodarczej. Można zrozumieć nawet, dlaczego
dlaczego przeciwna była Solidarna Polska, bo przecież równolegle toczy się wojna o rząd dusz na prawicy i Zbigniew Ziobro chce pokazać, że to on jest tym jedynym prawdziwym prawicowcem, który nie da się nabrać na żadne lewackie pomysły zachodnich ekologów i nie będzie się kierował takimi tanimi chwytami, nie będzie się łapał na takie tanie sztuczki, jak dał złapać się na nie Jarosław Kaczyński, a oczywiście poza tym walczy o swoją pozycję w rządzie, miejsca w spółkach Skarbu Państwa, teki ministerialne itd., itd. Ale dlaczego zagłosowali przeciwko tej ważnej dla Jarosława Kaczyńskiego ustawie również politycy Prawa i Sprawiedliwości, a w prawicowych mediach można znaleźć cały szereg krytycznych głosów dotyczących pomysłu na te regulacje? Odpowiedź na to pytanie, można powiedzieć, jest sednem naszego dzisiejszego filmiku. Tu z różnych stron padają bardzo poważne zarzuty. Mogliśmy w wielu wypowiedziach z ostatnich dni usłyszeć o tym, że mieliśmy do czynienia z niezwykle szeroko zakrojoną akcją lobbingową, której część ludzi prawicy miała ulec. O bardzo agresywnym lobbingu i niezwykle skutecznym lobbingu z wykorzystaniem ogromnych pieniędzy mówił w ostatnich dniach sam Joachim Brudziński. To jest właśnie to, o czym mówiłem, bardzo niestety skuteczna w takiej mojej opinii, w mojej ocenie, lobbingowa działalność tych, którzy używają tu olbrzymich środków finansowych i są niezwykle skuteczni, żeby taki obraz tutaj rysować. Wiele wypowiedzi możemy znaleźć wśród komentatorów twitterowych i medialnych. Eryk Mistewicz napisał na Twitterze: liczba agencji lobbingowych i PR zaangażowanych do przekonywania posłów, senatorów, ministrów i dziennikarzy do konieczności utrzymania przemysłowych ubojni norek i innych sympatycznych zwierzaków właśnie przekroczyła liczbę posłów, senatorów, ministrów i dziennikarzy. Rekonstruując to, dlaczego dwa lata temu, mimo podobnie dużej determinacji Jarosława Kaczyńskiego, nie udało się uregulować tej kwestii, jednoznaczną odpowiedź ma Michał Karnowski z portalu wpolityce.pl. Po obaleniu pomysłu za pomocą agresywnego lobbingu i niektórych kupionych mediów, a także sponsorowanych środowisk politycznych, sprawy pozostały po staremu. Tym wszystkim wypowiedziom konkretny, szeroki kontekst już dobrych kilkanaście dni temu dał w wywiadzie dla tygodnika w sieci sam Jarosław Kaczyński. Są sprawy, które do tej pory, głównie ze względu na opór różnych grup lobbystycznych, nie idą tak szybko, jak powinny. Biorąc pod uwagę, że kilka dni po tym wywiadzie pojawiła się propozycja piątki dla zwierząt, można domniemywać, że właśnie między innymi kwestie zakazu przemysłowej hodowli norek na futra Jarosław Kaczyński miał na myśli, mówiąc o tych zorganizowanych lobbystycznych grupach. Przyjrzyjmy się zatem temu, co działo się w sprawie hodowli norek w ostatnich miesiącach i latach. Czy możemy tutaj mówić o zorganizowanym lobbingu i czy w tym lobbingu, tak jak on był prowadzony, było coś z punktu widzenia polskiego prawa wątpliwego? A może wszystko było w porządku? Żeby uczciwie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba trochę lepiej przyjrzeć się przepisom i historii przepisów dotyczących lobbingu w Polsce. Nie mamy dzisiaj na to czasu, więc odsyłam Was do innych naszych materiałów, przede wszystkim do wydanego właśnie przez Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego raportu autorstwa Marty Węclewskiej pod tytułem Fikcja jawności o działalności lobbingowej w Sejmie RP w latach 2006-2019, jak również do filmu, który nagrałem już dobrych wiele miesięcy temu, w którym stricte tej regulacji poświęciłem cały odcinek. Link do niego znajdziecie, mam nadzieję, w górze ekranu. Natomiast i w tamtym filmie, i w tym raporcie stawiamy jedną kluczową dla zrozumienia całego problemu tezę. Polskie prawo dotyczące lobbingu jest bardzo złe, bardzo łatwo je obejść i w praktyce sprawia, że jego obchodzenie jest łatwiejsze niż jego stosowanie. I dokładnie z takimi działaniami mamy do czynienia w przypadku branży futrzarskiej. W praktyce opinia publiczna nie może korzystać z tego, co teoretycznie przepisy dotyczące lobbingu miały nam rozjaśniać.
Co bowiem w ostatnich latach robili przedstawiciele hodowców norek? Otóż założyli sobie cały szereg podmiotów oddziałujących na opinię publiczną, poprzez które prowadzą swoją działalność w interesie swojej podstawowej formy działalności. Działają na rzecz tego, żeby nie ograniczać prawa do hodowania norek, żeby mogli zarabiać na tym biznesie, który prowadzili dotychczas. Ale nie robią tego przez jakichś wynajętych lobbystów, tylko można powiedzieć, wzięli sprawy w swoje ręce i samemu zaczęli tworzyć instytucje, które działają w ich interesie. I tak mamy między innymi Fundację Instytut Gospodarki Rolnej, Związek Polski Przemysł Futrzarski, Stowarzyszenie Futrzarzy Polskich czy Fundację Polska Ziemia. Przedstawiciele branży hodowców norek często zabierają głos jako przedstawiciele tych organizacji, czasem występują jako jedna fundacja, czasem jako jakiś związek, czasem jako jeszcze inna instytucja, ale konsekwentnie prezentują to samo stanowisko, nie będąc przecież osobami anonimowymi. Dość łatwo zorientować się, że dany przedstawiciel konkretnej instytucji jest związany z którymś z futrzarskich biznesów. Co więcej, jednak mocno zakrojoną działalność medialną poprzez te instytucje przedstawiciele branży hodowców norek prowadzili w ostatnich latach. Był między innymi portal wsensie.pl, była telewizja Wsensie, do której zaangażowano cały szereg znanych i rozpoznawalnych prawicowych dziennikarzy. Są media branżowe, portal Świat Rolnika, są wreszcie różnego rodzaju współprace z innymi mediami. Na przykład mogliśmy wyczytać o tym, że jedna z tych instytucji realizowała filmy razem z mediami ojca Tadeusza Rydzyka, w ten sposób budując sobie bardzo potężnego, taktycznego sojusznika. Mamy wreszcie historię tego, to akurat wynikło w ostatnich dniach przy okazji jednej z medialnych wypowiedzi Tomasza Sakiewicza, jak różne prawicowe media składały przedstawicielom branży hodowlanej propozycje zaangażowania w ich sprawie. Tutaj przedstawiciel branży futrzarskiej, Szczepan Wójcik, opublikował korespondencję z przedstawicielami mediów Tomasza Sakiewicza, który dzisiaj stoi po stronie Jarosława Kaczyńskiego i przeciwko hodowcom norek, a okazało się, że 3 lata temu proponował im kompleksową obsługę medialną, produkcję filmów pokazywanych w Telewizji Republika, artykułów prasowych w Gazecie Polskiej, organizację odpowiedniego panelu na forum ekonomicznym w Krynicy i tak dalej, wszystko oczywiście za sowite setki tysięcy złotych. Panowie się nie dogadali, dzisiaj są po różnych stronach barykady, tak niestety często wygląda rzeczywistość medialna w Polsce. Oczywiście część z tych dziennikarzy, którzy byli angażowani w media tworzone przez przedstawicieli hodowców norek, rzeczywiście zabiera głos zgodny z ich interesem, ale z drugiej strony powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli spojrzeć na poglądy tych dziennikarzy, to można sobie łatwo wyobrazić, że w wielu innych sprawach zabierają głos zgodny ze swoimi poglądami, który tutaj po prostu okazuje się po pierwsze głosem wolnorynkowym, a po drugie taką konsekwentną opcją przeciwko różnym zachodnim lewackim wymysłom, takim jak ochrona zwierząt. Czy to wszystko świadczy o tym, że skoro tak szeroko zakrojone działania prowadzili w ostatnich latach przedstawiciele tej branży, to doszło do jakiegoś rodzaju złamania ustawy lobbingowej i czy ktoś tutaj popełnił jakieś przestępstwo? Otóż nie. No bo właśnie teraz zbliżyliśmy się do sedna całego problemu. Otóż zgodnie z polskim prawem mamy do czynienia z regulowaną działalnością lobbingową tylko wtedy, kiedy ktoś wykonuje zarobkową działalność na rzecz strony trzeciej. Czyli sytuacja musiałaby wyglądać tak, że panowie hodowcy norek musieliby pójść do takiego gościa z napisem lobbysta na wizytówce, który nie ma z nimi nic wspólnego, nie dzieli z nimi poglądów, jest takim neutralnym człowiekiem do wynajęcia i powiedzieli: panie drogi lobbysto, weź nam tutaj załatw, żeby nas politycy źle nie uregulowali, żeby nasz interes był zabezpieczony. Wtedy taki gość rzeczywiście musiałby zarejestrować swoją działalność, musiałby powiedzieć, że reprezentuje takich, a nie innych klientów, że przychodzi do Sejmu przekonywać polityków partii rządzącej, opozycji, chodzi na komisje sejmowe, stuka do drzwi tego czy innego ministra jako przedstawiciel właśnie takiej, a nie innej firmy. Wtedy moglibyśmy
gdyby tego nie przestrzegał, gdyby nie zarejestrował się i nie zgłosił w ten sposób, moglibyśmy mówić o tym, że jakiegoś rodzaju przepisy zostały złamane. Ale co w sytuacji, kiedy tego typu działalność jest realizowana przez różnego rodzaju związki gospodarcze, związki przedsiębiorców, związki pracodawców, instytucje pozarządowe, think tanki, fundacje i tak dalej, okazuje się, że tego typu działalność w żaden sposób nie jest rejestrowana, hulaj dusza, piekła nie ma, rób co chcesz, co z tego, że konkretna fundacja ma w celach statutowych dokładnie to samo, co jest interesem firmy, która jest jej głównym sponsorem? No nic, bo nie podpisuje umów na lobbying, tylko po prostu przyjmuje zupełnie neutralne darowizny na cele statutowe od jakiegoś przedsiębiorcy, a skoro zapisała sobie w statucie, że będzie działała na rzecz tego, żeby nie ograniczać możliwości działania polskich hodowców norek, no to po prostu prowadzi swoją statutową działalność i nie ma tutaj mowy o żadnego rodzaju lobbingu. To jest chyba największy absurd polskiej regulacji lobbingowej, który sprawia, że tak naprawdę zdecydowanej, ogromnej większości rzeczywistości lobbingowej nie widać i widać nie będzie, dopóki tych przepisów nie zmienimy. Dlatego właśnie na okładce naszego raportu poświęconego tej tematyce znalazła się góra lodowa, bo trochę z lobbingiem w Polsce jest jak z tą górą lodową, której zdecydowanie mniejszą część widzimy na powierzchni, a wszystko to, co dzieje się naprawdę, jest ukryte przed naszymi oczami i sięga dużo głębiej niż na co dzień może nam się wydawać. I tutaj powiedzmy sobie uczciwie, hodowcy norek nie są żadnym ewenementem. Tak naprawdę poszli ścieżką, która od wielu, wielu lat jest ćwiczona przez wielkie międzynarodowe koncerny, przez ogromne firmy, ogromne interesy. Wszyscy doskonale opanowali sztukę tworzenia sobie instytucji i ośrodków wpływu, które kompletnie nie podlegają regulacjom lobbingowym, z których nikt nikomu nie musi się spowiadać, a które w praktyce w dużo większym stopniu niż ci rejestrowani lobbyści wpływają na polską rzeczywistość i debaty publicznej, i debaty medialnej, i wreszcie tego, co naprawdę dzieje się w polskim Sejmie i w polskimi ustawami. Twórcy portalu jawnylobbing.org otóż nie. Analizowali, jak to wyglądało przez ostatnie lata i okazało się, że 93% osób, które brały udział w procesie stanowienia prawa i które faktycznie należałoby nazwać lobbystami, bo zabiegały o jakiegoś rodzaju kształt regulacji, nie podlegały pod ustawę lobbingową i nie były formalnymi lobbystami. Zaledwie kilka procent tych, którzy próbują wpływać na kształt polskiego prawa, to ci formalni, oficjalni lobbyści. Tutaj hodowcy norek po prostu poszli ścieżką doskonale zdaną i trudno poważnie traktować te głosy oburzenia, które mówią, że mieliśmy tutaj do czynienia z jakimś niestandardowym działaniem. No bo jeżeli przyjrzymy się temu, w jaki sposób głównie tego typu działalność jest prowadzona, to szybko zobaczymy sobie, że właśnie fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne, czasem związki przedsiębiorców, czasem izby gospodarcze, to te podmioty, które w polskim Sejmie najczęściej zajmowały się faktycznym lobbingiem, oczywiście w żaden sposób nie ocierając się nawet o te formy lobbingu, które nakładają na nich jakiegokolwiek rodzaju obowiązki jawnościowe dotyczące przejrzystości czy informowania o kontaktach z politykami. Żeby było jasne, nie mówię tego wszystkiego, powtarzam to po raz drugi, z powodu jakiejś ogromnej sympatii do hodowców norek. Nie wierzę specjalnie też w ich bardzo ideowe nastawienie i to, że są po prostu takimi fantastycznymi przedsiębiorcami, jakich w Polsce nie ma i postanowili ideowo angażować się po stronie prawicy, bo jak zresztą wytknęli im krytycy branży futrzarskiej, wcześniej odnajdywali się znakomicie na imprezach, ważnych imprezach programowych Platformy Obywatelskiej i dopiero kiedy prawica zmierzała do rządzenia w Polsce, okazali się tak ideowymi ludźmi, ale po prostu działają racjonalnie, działają zgodnie z polskim prawem i tym, jak od wielu lat wielkie zagraniczne koncerny, przedstawiciele właściwie wszelkich branż oddziałują na rzeczywistość polityczną i legislacyjną w Polsce. Dlatego moim zdaniem nie lobbowanie przez te branże jest tutaj kluczowym problemem. Wprost przeciwnie, tak naprawdę ta sprawa moim zdaniem znakomicie na namacalnym przykładzie pokazuje, że
problem, jaki mamy w Polsce z lobbyingiem, jest dużo głębszy i opiera się na jednej fundamentalnej kwestii. Mianowicie na tym, że cały czas lobbying, kiedy słyszymy o nim z ust polityków, bo politycy mówią to w pełni świadomie w ten sposób, kojarzy nam się z korupcją, jakimiś szemranymi interesami, rzeczami, które nie powinny mieć miejsca itd., itd. A tymczasem w naukach prawniczych, w naukach politologicznych od zawsze mówi się o tym, że lobbying jest normalnym elementem każdego procesu politycznego, jest normalnym elementem procesu stanowienia prawa i wręcz powinien mu służyć, bo tak naprawdę lobbowanie przez przedstawicieli kolejnej branży to szansa na to, żeby politycy, urzędnicy, decydenci poznali perspektywę drugiej strony, dowiedzieli się, jakie potencjalnie gospodarcze zagrożenia wynikają z ich pomysłów i najzwyczajniej lobbujący korzystają ze swojego prawa z uczestniczenia w debacie publicznej i z uczestniczenia w procesie stanowienia prawa w taki sposób, żeby zadbać o swoje interesy. Dobrze uregulowany, przejrzysty lobbying wtedy, kiedy jesteśmy w stanie prześledzić, jakie pieniądze i do kogo trafiły w związku z działaniem na rzecz jakiegoś rozwiązania konkretnego zagadnienia prawnego, powinny służyć wyższej jakości debaty publicznej, lepszemu stanowieniu prawa i tak naprawdę w szerszym kontekście jakości polskiej demokracji. Problem polega na tym, że po pierwsze, my nie mamy dobrych przepisów lobbingowych i w praktyce łatwiej jest lobbować, omijając te przepisy, niż ich przestrzegając, a po drugie, politycy konsekwentnie tworząc taką, a nie inną narrację kojarzącą lobbying z całym złem tego świata, sprawiają, że tak naprawdę cała ta rzeczywistość jest jeszcze bardziej zagmatwana, jeszcze większy jest ten kawałek góry lodowej, który znajduje się pod wodą, niż ten, który możemy zobaczyć na wierzchu. Nie bez powodu na początku mówiłem o tym, że Prawo i Sprawiedliwość w Polsce w praktyce zlikwidowało właśnie nie tylko branżę hodowców futer, ale również lobbystów w polskim Sejmie. Bo chciałem Wam pokazać tutaj bardzo ważny wykres ze wspomnianego raportu Marty Węclewskiej. To wykres, na którym możecie zobaczyć, jak spadła liczba działań lobbingowych podejmowanych przez tych oficjalnie zarejestrowanych lobbystów od czasu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak widać, liczba tych oficjalnych działających zgodnie z przepisami w świetle regulacji pozwalających na kontrolę działalności lobbingowej, liczba takich działań lobbingowych bardzo wyraziście spadła. Czy to znaczy, że lobbingu w polskiej polityce jest mniej? Nie mamy żadnych podstaw, żeby tak uważać. Możemy się raczej spodziewać, że dużo więcej działań jest prowadzonych właśnie w taki legalny sposób obchodzący przepisy tej ustawy. Wynika to z dwóch kwestii. Po pierwsze z tego, że w ostatnich latach polskie prawo jest stanowione w jeszcze mniej przejrzysty sposób, w jeszcze bardziej szalony sposób niż wcześniej. Problem tego, że ustawy, takie jak ta ustawa dotycząca piątki dla zwierząt, przechodzą przez Sejm przez 2-3 dni, sprawia, że działalność takich solidnych lobbystów, którzy chcieliby działać zgodnie z prawem, jest niezwykle trudna. Ale jednocześnie, kiedy regularnie słyszymy z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, z ust sprzyjających im komentatorów, jak to po prostu źli ludzie nie lobbują, żeby rzucać pod nogi kłody przedstawicielom Zjednoczonej Prawicy, każdy rozsądny lobbysta, nawet ten, który dotychczas uważał, że można działać zgodnie z przepisami, podejmuje prostą decyzję. Dobra, to ja chowam moją wizytówkę z napisem lobbysta, chowam moją plakietkę z oznaczeniem, że tym się właśnie zajmuję i przestaję składać sprawozdania. Od dzisiaj jestem przedstawicielem Izby Gospodarczej, przedstawicielem Związku Pracodawców, przedstawicielem organizacji pozarządowej, w najlepszym wypadku agencji Public Affairs, ale nie będę używał tego zakazanego słowa. Kiedy politycy piętnują lobbying, w praktyce sprawiają, że jest on dużo mniej widoczny, a często jeszcze bardziej skuteczny. Mam nadzieję, że Was przekonałem do tego, że jakiekolwiek mielibyście poglądy w kwestii tego, czy należy zakazywać hodowli norek na futra, czy nie, no to że akurat nie lobbowanie przez przedstawicieli tej branży jest tutaj największym problemem. Będziemy na ten temat dyskutować niebawem na spotkaniu promocyjnym dotyczącym raportu Marty Węclewskiej. Link do tego spotkania, mam nadzieję, w momencie, kiedy będziemy publikowali ten materiał, znajdziecie już w opisie do tego filmu, a jeżeli nie, zachęcam Was do śledzenia
śledzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych, grupy facebookowej, czy profilu Klubu Jagiellońskiego na Facebooku. Tam znajdziecie zaproszenie na to spotkanie. Zachęcam Was do lektury raportu, zachęcam Was do tego, żebyście w komentarzach podzielili się swoją opinią, podzielili się zarówno opinią na temat tego, czy te przepisy powinny były wejść w życie, czy nie, jak i do tego, czy Waszym zdaniem jest szansa na to, że kiedyś uda nam się w Polsce sensownie problem lobbingu uregulować. Bo dzisiaj, i chyba potwierdzają to doświadczenia ostatnich dni, nie widać ku temu politycznej woli.